Katarzyna Nosowska Nie mylić z miłością. Czyta autorka. Zakochanie. Maciek z grupy biedronek był pierwszy. Błękitnooki z aureolą precyzyjnie poskręcanych przenicznych loczków, tworzących absolutnie zachwycający skalp. Nie mam pojęcia dlaczego właśnie on, dlaczego dopiero w wieku pięciu lat w grupie biedronek, bo przecież w misiach widywałam go codziennie i też miał błękitne oczy pod blond loczkami. Pewnego dnia pojawił się nad Maćkiem snop światła, wyłuskał go spośród reszty i uczynił dla mnie widocznym. Naraz pękły mi wewnątrz wszystkie fiolki z chemią, która rozlała się po zagnieceniach mózgu i spłynęła do gardła, sprawiając, że stałam się niema. Przepłynęła przez równinę klatki piersiowej, zapierając dech, przez brzuch, wiążąc w nim supę, zalewając miejsce służące dotąd dosikania falą gorąca i dotarła do stóp, unosząc je lekko nad wykładzinę na przedszkolnej podłodze. Przestałam być sobą. Maciek zamieszkał w mojej głowie na stałe.